Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z holem, holem kosmetycznym. Chyba dawno już na moim kanale takiego hola nie było, ostatnio to były prezenty, to nie można tego zaliczyć do zakupów. Natomiast w ostatnich chyba dwóch tygodniach, w sumie tak, w ostatnich dwóch tygodniach poczyniłam takie całkiem fajne zakupy kosmetyczne. Część kupiłam stacjonarnie, w sumie w jednym sklepie byłam stacjonarnie, resztę zamawiałam online i chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić właśnie tymi kosmetykami, bo szczerze Wam powiem, że większość z nich to są takie nowości u mnie, bądź w ogóle nowości, które chciałam bardzo, bardzo mocno przetestować. I tutaj też przechodzę do Was, żeby Wam pokazać, mniej więcej będziecie mogły się wtedy spodziewać tego, co będzie się wkrótce pojawiało też na moim kanale. Zaczynamy może od tego, co kupiłam stacjonarnie i to jest jedyny sklep, jedyne rzeczy z pielęgnacji, a reszta to wszystko będzie kolorówka bądź jakieś takie rzeczy około makijażowe. I sklep, do którego zaszłam stacjonarnie, będzie to oczywiście The Body Shop, czyli mój ulubiony sklep 2016 roku. Był to mój chyba największy hit, jeżeli chodzi właśnie o sklepy z kosmetykami. I jak na razie się tego trzymam, jak na razie nadal jestem z tego sklepu zadowolona i z chęcią zawsze do niego zaglądam. Byłam tam dokładnie 2 tygodnie temu w niedzielę, były całkiem fajne wyprzedaże noworoczne, poświąteczne. Nie wiem, czy jeszcze te wyprzedaże trwają, mam nadzieję, że tak, bo ceny były naprawdę atrakcyjne, to musiałybyście się zorientować w swoich sklepach The Body Shopu. I ja skusiłam się na 3 rzeczy, 2 do ciała, 1 do pielęgnacji twarzy. Jako pierwsze jest to Scrub Smoothest and Refined Skins with Raspberry Fruit Extract and Raspberry Seeds. Jest to taki właśnie eksfoliujący, exfoliating gel body scrub, czyli w formie takiej jakby galaretki, peeling do ciała. I on jest o zapachu malinowym, pachnie obłędnie, po prostu jak taka malinowa galaretka, malinowy dżem. I on możecie zobaczyć, że ma taką konsystencję właśnie takiej galarety. Tutaj w środku widoczne są takie jakby zmielone maliny, widoczne są te takie ziarenka, nasionka malinowe. No, tak pachnie, że aż by się go chciało zjeść, ja już nie mogę się doczekać, aż go będę używać. I na promocji on kosztował 39,90, natomiast jego cena regularna to było 69,90, więc no dużo bardziej atrakcyjna cena, szczególnie jeżeli wcześniej nie używałyśmy tego typu produktu. Później oczywiście kupiłam żel do pod prysznic. Tutaj wybrałam sobie zapach kokonat, chyba nigdy jeszcze nie miałam żelu właśnie o zapachu kokosowym i on kosztował 12,90, regularna cena to jest chyba 29 zł, o ile się nie mylę. I ostatnia rzecz to właśnie jest ten produkt do pielęgnacji twarzy. Jest to taki balsam, olejek do demakijażu twarzy z tej serii Camomile, czyli z rumiankiem. I tutaj jest to napisane jako cleansing butter i to rzeczywiście ma taką zbitą konsystencję. Tutaj w ogóle wygląda jak olej kokosowy, natomiast pod wpływem ciepła dłoni, pod wpływem ciepła palcy, to się robi taka bardzo oleista, kremowa konsystencja. Oczywiście był w sklepie tester, który sobie tam dotykałam. Pachnie bardzo ładnie, bardzo delikatnie, właśnie takim rumiankiem. I pani sprzedająca w sklepie bardzo mocno zachwalała ten produkt, natomiast ja się długo nad nim zastanawiałam, bo jego cena regularna to jest 59,90, a mieści on tutaj tylko 90 ml produktu, więc tak troszeczkę nie byłam przekonana do tego, czy chcę zapłacić aż tyle za ten produkt, natomiast byłam go niesamowicie ciekawa. Natomiast na tej promocji kupiłam go za 34,90, więc cena fenomenalna. Kolejny sklep, do którego co prawda mogłam zajść stacjonarnie, natomiast jakoś nie lubię tych sklepów. Te panie sprzedające tam są zazwyczaj, przynajmniej w tych galeriach, do których ja chodzę, są tak niemiłe, tak mają niemiłą aparycję, że aż mi się nie chce po prostu tam chodzić. Co prawda czasami chciałabym wejść i przetestować coś na sobie, na żywo, zasłoczować na dłoni. I mowa tutaj oczywiście o sklepie Inglot. Nie wiem dlaczego, kiedyś u mnie w mieście był sklep właśnie Inglota i tamte panie też były bardzo niemiłe. Nie wiem, czy tak narzucają tym ekspedientkom, że mają po prostu tak wyglądać. Natomiast no, moim zdaniem to troszeczkę odstrasza i w związku z tym złożyłam zamówienie online.
Głównie skupiłam się na sypkich cieniach do powiek, czyli tych pigmentach, ale kupiłam też jeden produkt, nad którym też się zastanawiałam już bardzo, bardzo długi czas. Jakoś tak zawsze mi się nie składało, bo właśnie chciałam przetestować kolor na żywo. Natomiast no, te sklepy, tak jak mówię, no, nie zachęcały do wejścia. I mowa tutaj będzie o podkładzie tym słynnym swojego czasu na YouTube HD Perfect Cover Up Foundation. I ja sobie wybrałam kolor, który jest aktualnie najjaśniejszy. Jest on nowy, bo przez jakiś czas go w ogóle nie było w ofercie. Jest to odcień 79. Wygląda na bardzo jasny, neutralny odcień. Zobaczymy, jak on będzie się prezentował na twarzy, czy nie będzie ciemniał. Jestem go bardzo, bardzo ciekawa. I jego cena to chyba było 79 zł, jeżeli się nie mylę. Bardzo dużo pozytywnych opinii było na temat tego podkładu na YouTube. Ja byłam go bardzo, bardzo ciekawa, ale tak jak mówię, kolory mnie troszeczkę odstraszały, natomiast ten 79 wydaje się być w porządku. Dajcie koniecznie znać, czy chciałybyście zobaczyć test na moim kanale właśnie tego podkładu w odcieniu 79. I teraz jeszcze 4 sypkie cienie, czyli pigmenty z Inglota. Numerek 111, większość z nich to jest z tej nowej serii Star in Dust, coś takiego, coś z Dustem i z gwiazdą. Numerek 111 to jest taki bardzo delikatny, opalizujący, różowy kolorek. Myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądał do jakiegoś takiego lekko błyszczącego makijażu dziennego, ale nałożony na ciemną bazę również będzie się świetnie prezentował. Bardzo mi się spodobało to, że on jest taki bardzo jasny, delikatny, pudrowy róż, no po prostu cudowny. Mam nadzieję, że go tutaj teraz nie wysypię. I te wszystkie pigmenty kosztowały 39 zł. Kolejny jest to odcień 117. I on na stronie internetowej wydawał mi się, że będzie zielony, że będzie taki odcień khaki. Natomiast w opakowaniu, jak przyszedł, to okazało się, że jest to taki zielono-niebieski kameleon, troszeczkę podobny do tego, co ja mam z Makeup Geek. Tutaj właśnie troszeczkę się zawiodłam, jeżeli chodzi o wybieranie koloru przez internet. Natomiast no, tak jak go obejrzymy, no to wydaje się być zielony, natomiast nałożony na skórę jednak jest taki typowo zielono-niebieski kameleon i on jednak nie do końca spełnił moje oczekiwania, nie do końca to jest to, na co miałam ochotę, ale również jest bardzo, bardzo ładny. Kolejny kolor to jest 123 i to już jest taki bardzo fajny, złoty, beżowy kolorek. Jak oglądałam jego swatche w internecie, to również bardzo ładnie się prezentował do różnych takich dziennych makijaży. I to już jest takie fajne, ciepłe, lekko brzoskwiniowe złoto. Nie jest aż taki bardzo miedziany, nie jest aż taki bardzo żółto-złoty. Właśnie jest taki lekko brzoskwiniowy, trochę beżowy, też taki nie do końca dobrze określony, nie do końca zidentyfikowany, jeżeli można to tak nazwać. Bardzo ładny kolor, tak jak mówię, też myślę, że będzie się fajnie sprawdzał do makijaży dziennych. I ostatni pigment to numerek 124. I to jest również złoty, natomiast to już jest złoty, taki bardziej brązowy, ciemny, intensywniejszy, taki jakby stare złoto. Tutaj przez słoiczek wygląda troszeczkę jaśniej, natomiast tutaj już jak go otworzymy, to widać, że jest to taki naprawdę fajny, złoto-brązowy kolor. I na takie mi zależało, wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Dajcie koniecznie znać, czy chciałbyście zobaczyć na moim blogu swatche tych właśnie 4 wszystkich pigmentów, bo jestem ich bardzo też ciekawa, jak one się będą prezentowały na różnych bazach. Wiadomo, na kremowej, cielistej bazie będą zupełnie inaczej wyglądały niż na chociażby brązowej czy czarnej kredce. Tak więc dajcie znać w komentarzach, czy chciałybyście zobaczyć tego typu swatche na moim blogu. Kolejny sklep, do którego zajrzałam online, jest to Minty Shop. Ja Minty Shop przeglądam regularnie. Regularnie wrzucam do koszyka na tym sklepie jakieś kilkanaście rzeczy, po czym nie kupuję nic. Natomiast ostatnio w końcu się zmobilizowałam i stwierdziłam, że złożę to zamówienie. Wybrałam kilka takich po prostu perełek, które już stwierdziłam, że muszę je zamówić i nie ma nawet innej opcji. I tutaj będą i akcesoria, i kosmetyki. I może zaczniemy właśnie od tych akcesoriów.
Na początek coś, o czym zrobiło się w ostatnim czasie bardzo, bardzo głośno w blogo i blogosferze. Jest to gąbeczka do nakładania podkładu Blendit. Ja wybrałam sobie tą wersję nową, marmurkową. Moje beauty blendery już są w takim niezbyt dobrym stanie, a tak nie do końca chciałam się wydawać jednak te 60 czy 70 zł na nową gąbeczkę. I przy okazji zamawiania, właśnie robienia tego zamówienia w Minty Shop, stwierdziłam, że skuszę się na tą Blendit, bo ostatnio bardzo dużo pozytywnych opinii słyszę na temat tych gąbeczek. Na pierwsze wrażenie już muszę Wam powiedzieć, że ona jest jednak znacznie sztywniejsza, znacznie twardsza niż oryginalny Beauty Blender. No ale zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Na razie jej nie skreślamy, bo tak na sucho to można sobie ją tam macać i macać. Natomiast na mokro przy nakładaniu podkładu dopiero się okaże, jaką ona będzie miała rzeczywiście fakturę, jak będzie się sprawdzała. I ta gąbeczka jest chyba już w takiej stałej promocji, 24,90, o ile się nie mylę. I dalej skusiłam się na 3 pędzle z Zoewy. Zabijcie mnie, ale do tej pory nie miałam żadnego pędzla z Zoewy. Zastanawiałam się nad zestawem takich 8 pędzli. Natomiast część z tych 8 mi się podobała, a część stwierdziłam, że jest mi totalnie niepotrzebna i nie mam ochoty testować tego rodzaju pędzli. Dlatego skusiłam się na 3 takie, które stwierdziłam, że mieć muszę. I pierwszy jest tej takiej klasycznej, standardowej kolekcji z czarnym trzonkiem i srebrną skówką. I on przyszedł do mnie w takiej bardzo fajnej, przezroczystej kosmetyczce. Na pewno będę ją używać u siebie w kufrze. I to jest 227 Luxe Soft Definer, czyli chyba najbardziej popularny pędzel z Zoewy, jaki tylko się pojawił w sprzedaży. Oczywiście ten inspirowany 217 z MAKa do rozcierania, załamania. Jak na razie jest bardzo, bardzo miękki, ale dosyć sztywny tutaj w okolicy skówki. Myślałam, że to włosie będzie takie bardziej gibkie, no ale zobaczymy, jak będzie się sprawdzał w akcji. Na pewno w jakichś filmach z makijażem te pędzle będą się pojawiały. I dwa zamówiłam sobie z tej serii Rose Golden, bo bardzo, bardzo mi się ta seria podoba ze względu na kolor. Tamtego 227 nie było w tym kolorze Rose Golden, natomiast pozostałe były, więc się skusiłam. I pierwszy z nich jest to 234 Luxe Smoky Shader. I już otwieram, żeby Wam pokazać, jak on wygląda. I jest to taki bardzo mały, spłaszczony pędzelek do nakładania cienia na całą powierzchnię powieki ruchomej. Myślę, że też sprawdzi się do nakładania cienia na dolną powiekę. Na pierwsze wrażenie również muszę Wam powiedzieć, że włos jest bardzo, bardzo miękkie, natomiast takie mało gibkie. Ja porównuję go na przykład, tego porównuję do pędzla z Sigma o bardzo podobnym kształcie i tamten również ma bardzo miękkie włosie, ale wydaje mi się, że jest taki bardziej elastyczny. No zobaczymy, naprawdę jestem ciekawa, jak one będą się sprawdzały podczas makijażu. I ostatni jest to numer 231 Luxe Petite Crease. Czyli już taki typowo pędzelek do załamania, do takiego nieco precyzyjniejszego nakładania cienia. I to jest taki spory ołówkowy z takim dosyć ostrym czubkiem. Na takim pędzelku mi zależało i on też nie jest zbyt elastyczny. Włos jest mięciutkie, ale tutaj akurat z tego jestem zadowolona, bo mam taki pędzelek troszeczkę o podobnym kształcie z Maestro. Jest bardzo fajny, ale jednak jest zbyt elastyczny i to, że się tak wygina na tej powiece, to nie pomaga przy aplikacji cieni. Więc tutaj akurat to, że nie jest elastyczny, jest jak najbardziej na plus. I te pędzle z Zoewy kosztowały chyba 44 albo 49,90. Dam Wam oczywiście linki do wszystkich rzeczy na dole w opisie. Kolejna rzecz, którą tutaj wyciągam z tej mojej torebeczki z Minty Shop, są to rzęsy. Postanowiłam zaopatrzyć się w nowe opakowania różnych sztucznych rzęs na pasku, głównie do takiego własnego YouTube'owego użytku. I tutaj skusiłam się na te Black Leather z Perfect Eyelashes by Katosu. Naoglądałam się ich na Instagramie w różnych makijażach u różnych dziewczyn i stwierdziłam, że muszę je mieć. To są takie rzęsy dosyć mocne, ale na krótkim pasku takie trochę połówki, ale nieco dłuższe niż połówki. I one mają takie skrzyżowane włosia, dosyć taki
może nie to, że dramatyczny, ale intensywny look. Zobaczymy, jak będą wyglądały na oku, czy będą miękkie, czy nie za bardzo. Wybrałam sobie również z oferty Minty Shopu jeden podkład. Ostatnio bardzo dużo słyszę o marce kosmetyków Milani i nigdy jakoś mi się nie składało, żeby coś o nich przetestować, więc skusiłam się na podkład Concealer plus Perfect, dwa w jednym, foundation i concealer. Ja go oczywiście wzięłam na jaśniejszym odcieniu 01 Creamy Vanilla, ale wydaje się być dosyć ciemny i dosyć żółty, więc nie wiem, czy na tą porę roku do mojej karnecji będzie dobry. Natomiast też dajcie koniecznie znać, czy chciałybyście zobaczyć jego test na moim kanale, bo tutaj jest napisane, że jest on lekki w noszeniu, nie ma takiej tłustej formuły, jest długotrwały, water resistant, czyli odporny na wodę, odporny na pot i ma średnie do pełnego krycia, więc pomimo koloru jestem go bardzo, bardzo ciekawa i on kosztował około 50 chyba złotych i dwa chyba największe produkty, najbardziej przeze mnie wyczekiwane są to dwie palety cieni, dwie palety z Zoewy, te najnowsze oczywiście, Caramel Melange i Blank Fusion. Rozważałam zakup tego całego zestawu, tych trzech, Coco Blend i te dwie w tym pudełeczku. Natomiast jak tak popatrzyłam na swatche, to stwierdziłam, że jednak nie chcę tej Coco Blend i wezmę sobie tylko te dwie najnowsze. One są prześliczne. Po prostu nie wyobrażacie sobie nawet, jak one cudownie wyglądają, jak te cienie przepięknie się prezentują. Tutaj mamy 10 takich bardzo ciepłych, pięknych, intensywnych kolorów. 6 matów, jeden taki metaliczny i perłowe cienie. No, wyglądają cudownie i wierzę, że na powiece będą wyglądały jeszcze lepiej niż w opakowaniu. I w tym Blank Fusion cienie prezentują się w ten sposób. Tutaj również są takie dosyć ciepłe odcienie, natomiast są już dużo jaśniejsze. Tutaj natomiast mamy 5 matowych cieni. Ten wydaje się być taki metaliczny i ten metaliczny, natomiast te perłowe. Natomiast zobaczymy, jak one się będą prezentowały. I myślę, że swatche tych cieni na 100% pojawią się na moim blogu już wkrótce, bo nie mogę sobie odpuścić swatchowania tak pięknych dwóch palet. I one w tym momencie kosztują coś koło 90 zł, wydaje mi się, na Minty Shop. Pamiętam, że jeszcze chyba rok temu, jak kupowałam paletę tą N Taupe, to ona kosztowała chyba tam 76 czy 80 zł, jakoś tak. Natomiast teraz bardzo mocno podrożały te palety z Zoewy. To wszystko, jeżeli chodzi o Minty Shop. Mam jeszcze dwa sklepy Wam do pokazania. Jeden zagraniczny, z którego produkty szły do mnie ze Stanów i oczywiście tradycyjnie, jak to ja, zapomniałam o tym, że produkty, które kupuję za granicą w Stanach, przy przesyłce zostaną opodatkowane, więc niestety doliczono mi dodatkowo 50 zł podatku. No ale niestety produkty są naprawdę godne tego, żeby zapłacić za nie tą dodatkową sumę. I mowa tutaj jest oczywiście o firmie Gerard Cosmetics, która słynie chyba z tych swoich matowych pomadek w płyniach i tak naprawdę właśnie dla tych pomadek zrobiłam to zamówienie. Natomiast skusiłam się również na taki setting spray Slay All Day. Wydaje mi się, że to jest taki spray utrwalający makijaż. Nie jest to taki typowy odświeżający, nie wiem do końca, tak mi się wydaje, natomiast na pewno będę z niego korzystać. Ja wybrałam sobie wersję jaśminową. To jest to taka miniatura, która ma chyba tylko 30 ml produktu, ale mam wrażenie, że tego typu produkt będzie dosyć wydajny. Tak mi się wydaje, przynajmniej mam taką nadzieję. I ta buteleczka tego sprayu kosztowała $16. I dalej 3 matowe pomadki. Akurat trafiłam na promocję, bo normalna, regularna cena pomadki z tej matowej Hydra Matte z Gerard Cosmetics to jest $20, natomiast ja wybrałam sobie 3 kolory, natomiast była akurat taka promocja, że za 3 pomadki płaciliśmy $35, więc no różnica całkiem spora. No i tak jak mówię, wybrałam sobie oczywiście 3 kolory tych pomadek. Pierwszy to jest Iced Mocha, już Wam pokazuję, jest to taki dosyć intensywny.
ciemnawy kolor. I szczerze Wam powiem, że jak zrobiłam sobie swatche, jak one tylko przyszły do mnie na dłoni, to chyba przez 2 dni nie mogłam domyć ręki. I to jest taki bardzo intensywny, dosyć ciemny, brązowawy kolor, przepiękny. Myślę, że będzie bardzo, bardzo ładnie wyglądał. Ja szczerze Wam powiem, że po tym odcieniu z Lovely, tym Milky Brown, polubiłam jednak tego typu ciemne odcienie. Naprawdę piękny kolor, taki typowo zimowy, jesienny, no naprawdę mega. Kolejny, który troszeczkę jednak mnie zawiódł, bo wygląda zupełnie inaczej niż na zdjęciach na stronie internetowej, jest to odcień Serenity i on jest taki dosyć ciepły, brzoskwiniowy, z nutą brązu. Natomiast miałam nadzieję, że to będzie taki jasny, różowy, lekko właśnie brzoskwiniowy kolor, natomiast jest dużo, dużo ciemniejszy niż na stronie na zdjęciach. Ale myślę, że również będę z niego korzystała. I ostatni kolor jest to Share. Zastanawiałam się jeszcze pomiędzy tym 1995 chyba, a właśnie tym Share i ostatecznie zdecydowałam się na ten i to jest rzeczywiście taki bardzo intensywny, ciemny, wiśniowy kolor. Lekko chłonny, może się wydawać taki troszeczkę czasami trupi, natomiast mi się bardzo, bardzo podoba i wydaje mi się, że mam podobny odcień z jakiejś innej firmy, natomiast ten no, wygląda przepięknie. I jako gratis do tego zamówienia dostałam Color Your Smile i jest to błyszczyk do ust w odcieniu Crystal i nie do końca mi się podoba sam kolor tego błyszczyku, natomiast najśmieszniejsze jest to, że on tutaj z jednej strony ma lusterko, natomiast jak się go odkręci, tutaj możecie zobaczyć, że ma światełko, więc możecie się nim pomalować. Nawet kiedy jest ciemno, ma lusterko, ma światełko, no po prostu zestaw samowystarczalny. Jeżeli chodzi o kolor, to jest taki mało kryjący, brzoskwiniowy kolor i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że mam w sobie po prostu drobinki brokatu, które mi się totalnie nie podobają. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o firmę Gerard Cosmetics. I teraz na koniec zostały 3 produkty z polskiej marki, z polskiego sklepu. I będą to rzęsy, również sztuczne rzęsy na pasku z Sminko Lashes, czyli ze sklepu Zmalowanej. I ja wybrałam sobie 2 modele, natomiast jeden dostałam w gratisie za to, że mój przelew za to zamówienie został gdzieś tam pominięty, się zagubił i czekałam na to zamówienie troszeczkę dłużej, natomiast totalnie mi to nie przeszkadzało, sprawa bardzo szybko się wyjaśniła, natomiast no dostałam jedne gratisowe rzęsy i ja wybrałam sobie model Rose, który prezentuje się tak, jest to taki bardzo delikatny i bardzo naturalny model, wszystkie rzęsy są takie bardzo cienkie i równo ułożone. Najdłuższe w środkowej części oka, natomiast na wewnętrznym i zewnętrznym kąciku są nieco krótsze. Bardzo ładne, bardzo naturalne, bardzo delikatne rzęski. Kolejny model jest to Angelina i on jest nieco bardziej taki wyrazisty, natomiast też nie jakiś taki przesadnie. Tutaj rzęsy w zewnętrznym kąciku są wyraźnie zagęszczone, natomiast również są takie dosyć delikatne, równo ułożone, nie są jakieś pokrzyżowane. Też taki dosyć delikatny i neutralny, naturalny efekt. Natomiast te rzęsy, które dostałam w gratisie, jest to model Magdalena i one już są dużo bardziej dramatyczne, dużo bardziej ten efekt jest taki wow. Tutaj rzęsy w tej środkowej części są wyraźnie gęstsze, wyraźnie pogrubione. Również bardzo fajny efekt i myślę, że do jakichś takich mocniejszych makijaży będzie jak znalazł. Bardzo się cieszę ze wszystkich tych modeli. Jeżeli chodzi o cenę tych rzęs, to one chyba były po 59,90, jeżeli się nie mylę, ale również na dole w opisie dam Wam linki. I to już by było na tyle, to już wszystkie zakupy z ostatniego czasu, jakie udało mi się zrobić. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o pokazanych przeze mnie rzeczach, czy macie coś z tych rzeczy, czy może coś Was zaciekawiło i również chciałybyście sobie sprawić. Ja się tymczasem żegnam, zachęcam oczywiście do dawania łapek w górę do filmiku, jeżeli on Wam się spodobał. Subskrybujcie również mój kanał, przypominam o moim nowym kanale Nines Family Life, do którego link znajdziecie na dole w opisie i do zobaczenia już kolejnym razem. Pa!